Cześć. Nazywam się Lesia Jaworowska i zajmuję się różnymi rzeczami. Najbardziej znana obecnie jestem z tego, że prowadzę sesje indywidualne i kursy z techniki, która nazywa się czytanie duszy, ale zajmuję się też radykalnym wybaczaniem, tak zwanym EFT, czyli tappingiem, Emotional Freedom Technique, co czym jeszcze? Prowadzę kursy i sesje z w oparciu o takie narzędzie 22 iskry życia, gra terapeutyczna. Ale dzisiaj chciałam Cię zaprosić na kolejną edycję kursu Astrologii od Podstaw. I właśnie sprawdziłam, że to będzie szósta edycja albo siódma. Więc jakby w ogóle bardzo, bardzo się zaskoczyłam, bo mi się wydawało, że tych kursów do tej pory było może ze trzy. Właśnie niedawno skończyła się kolejna edycja i postanowiłam otworzyć jeszcze raz ten kurs w tym roku, ponieważ były entuzjastyczne opinie za każdym razem po każdej poprzedniej edycji. Pierwsza edycja, jakby ja trochę, szczerze mówiąc, z pewną taką nieśmiałością w ogóle zrobiłam pierwszą edycję, bo cały czas miałam taki kompleks, że ja nie jestem astrologiem i przecież ktoś inny, ludzie z większą wiedzą powinni tego uczyć, ale grupa moich takich przyjaciół, łamane przez klientów, jakby mówi, ucz nas, ucz, jakby, bo ja prowadząc zajęcia ciągle jakby miałam takie trendy astrologiczne, jakby koło jakieś komentarze właśnie takie z punktu widzenia astrologii. I to wzbudziło na tyle zainteresowania, że te osoby mówią, słuchaj, po prostu, czy ci się to podoba, czy nie, musisz na to uczyć astrologii. I tak to się zaczęło. I często właśnie jakby tak się zaczynają różne rzeczy w moim życiu zawodowym, że ktoś przychodzi i jakby żąda ode mnie, żebym go czegoś nauczyła, i ja się na to zgadzam. I potem okazuje się, że to był doskonały pomysł. Więc czego się wiadomo, że jakby oczywiście istnieją inne osoby, o których można się uczyć astrologii. Chciałam trochę powiedzieć, że ten kurs u mnie jest od totalnego zera. Jakby takiego zera, takiego, że nie wiesz nic i możesz przyjść, i ja jakby będę tłumaczyć po prostu w taki przystępny, wydaje mi się, sposób. Jest to u mnie zawsze są małe grupy i te kursy są takie bardzo praktyczne. Czyli my sobie zaglądamy wzajemnie w horoskopy na zajęciach. Jest to taka nauka przez doświadczanie, że od razu staramy się poprzez wiedzę, którą dostarczam na tych zajęciach, ale to przez logikę, której też uczę, pokazuję, że astrologia jest bardzo logiczna i mimo, że jest z jednej strony bardzo obszerna, to z drugiej, jak się już złapie te podstawy, to później już jest łatwiej. Później jakby ta nauka astrologii już nie jest aż tak bardzo przerażająca. I jakby po tym kursie można dalej już samemu, jakby na tyle się trochę zna astrologię, czy ma się na tyle wiedzy, że wiadomo, gdzie dalej szukać wiedzy, i jakby już samemu wyruszyć, albo jakby uczestniczyć w jakichś innych kursach, jakby w tę przygodę, tak, astrologiczną. Te komentarze, które otrzymuję po tych zajęciach, między innymi są takie, że jedna z osób powiedziała, że dużą wartością dodaną były dla niej materiały, które udostępniałam w trakcie zajęć, które jakby w łatwy sposób pomagały wyszukać informacje, tak, że jak nie wiem, chciałam wiedzieć, co oznacza księżyc w jakimś tam znaku, w jakimś tam domu, to od razu wiedziałam, gdzie tego szukać, tak, że mogłam sobie tam zajrzeć, że chciałam sobie sprawdzić, gdzie jakieś węzły księżycowe też, jakie mają znaczenie, to też od razu, bo bardzo łatwo było sobie z tego skorzystać. Inna osoba powiedziała, że to, co jej się podoba w moich kursach, to jest interakcja, że ja w ogóle zawsze mówię, że jestem człowiekiem interakcją i nie cierpię takich zajęć typu gadająca głowa, że robię jakieś wykłady. Ja bardzo lubię nawiązywać kontakt z osobami, które czegoś uczę, i też jakby zazwyczaj po tych moich kursach te osoby ze sobą też pozostają w kontakcie, co jest dla mnie taką wartością dodaną, taką super rzeczą, która się na tych zajęciach moich różnych, nie tylko astrologicznych, przydarza. Więc jakby jedna z komentarzy było takie, że nie są to nudne wykłady i odpowiadasz na najdziwniejsze pytania i widać, że ci zależy na tym, żeby wszystko było jasne i klarowne. No i tak rzeczywiście jest, bo mi zależy. Więc pokażę ci, jak przełożyć teorie astrologiczne na praktykę i właśnie takie zaglądanie w horoskop, takie właśnie nie, że robię wykłady o Saturnie, o Wenus, o czymś, o Księżycu, tylko od razu otwieram je trochę
podaje oczywiście, musi być ta teoria, ale ona zawsze jest, my zawsze od razu patrzymy, jak to się przekłada na praktykę, tak? Na nasze horoskopy osób, które biorą udział w zajęciach. Pokazuje też, jak skorzystać właśnie, otworzyć, wykreślić czyjś horoskop w programie, odczytywać z niego potrzebne informacje. Poza tym te zajęcia jednak dają, to co dają, to jest też taki wątek po prostu takiego autozrozumienia, takiego zrozumienia samego siebie, dlaczego ja taka jestem, dlaczego lubię to czy tamto, albo dlaczego coś mnie irytuje, czemu w moim życiu powtarzają się pewne wzorce, pewne historie. Więc jeżeli masz taką ciekawość, jeżeli zawsze astrologia cię ciekawiła, to zapraszam cię na te zajęcia. Są miejsca, można dołączyć. Zaczynamy, o Jezu, ja zawsze z tymi datami. Zaczynamy, zajęcia będą się odbywały we wtorki. Startujemy 21 maja o 18 czasu polskiego. Zajęcia będą odbywały się na Zoomie. Oprócz tego oczywiście do zajęć będzie też grupa na Facebooku, gdzie będę wrzucała różne materiały. Zajęcia są nagrywane, więc jakby jeżeli nie będzie, ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, to zawsze sobie może, a nawet powiedziałbym, musi odsłuchać sobie te zajęcia. Natomiast dostaję czasami takie zapytania, czy jakby z samych nagrań, czy ja mogę się zapisać, bo mi termin nie pasuje, ale bym chciała ale bym wtedy sobie z nagrań. Oczywiście, że można, jakby teoretycznie można, ale w moim odczuciu traci się na tym tak naprawdę, bo te interakcje właśnie na zajęciach, te różnego rodzaju żarty, czy komentarze, czy właśnie to, że ja nie wiem, komuś mówię, a tutaj masz coś, jak ktoś mówi, o Jezu, zawsze tak miałam, nie? Albo o Jezu, nie wiedziałam dlaczego, teraz już wiem. Więc to jest super fajne i szkoda byłoby to stracić. Więc jeżeli jest tak, że chciałabyś, czy chciałbyś uczestniczyć, a nie pasują ci te terminy, to na pewno będą jeszcze kolejne zajęcia z astrologii. Więc wtedy napisz do mnie i będę się starała kolejny kurs otworzyć po prostu w jakiś inny dzień, tak? Do tej pory zajęcia były w poniedziałki, teraz stwierdziłam, że będą we wtorki, bo może te osoby, którym właśnie w poniedziałki poprzednio nie pasowało, będą mogły. No zobaczymy, jak to wszystko się odbędzie. Ja jestem podekscytowana, kocham uczyć astrologii, kocham praktyczność astrologii. Ja jednak, mimo że zajmuję się takimi, można powiedzieć, duchowymi wątkami czy emocjonalnymi, dla mnie jakby odnajduje właśnie, dla mnie astrologia jest bardzo duchowa, bardzo psychologiczna, bardzo emocjonalna. Ale też widać właśnie różnego rodzaju, jakby te, jak to się mówi, te rzeczy do przerobienia w horoskopie. Widać te nasze potencjały, zasoby, sposoby, w jaki funkcjonujemy, dlaczego coś lubimy, dlaczego czegoś nie lubimy. Więc tak naprawdę jest to cała masa informacji, które możemy, jakby rzeczy, których możemy się sobie dowiedzieć, ale też możemy też zaprosić, żeby zaglądać w horoskopy później naszym bliskim, czy przyjaciołom, czy klientom. I jakby dzięki temu mieć lepszy jakby wgląd, zwłaszcza jeżeli pracujemy w jakimś takim nurcie pomocowym. Mi osobiście astrologia bardzo pomaga w pracy, bo kiedy robię sesję z czytania duszy, no to jakby w pakiecie tam jest to, że ja zaglądam komuś w horoskop. Ale kiedy prowadzę sesję właśnie z radykalnego wybaczania, czy z EFT, czy z Iskier, kiedy sobie spojrzę w horoskop, to jakby dla mnie tam jest cała masa dodatkowych informacji, które od razu jakby mogą pomóc ukierunkować tę pracę. Już nie macamy po prostu na ślepo, tylko po prostu mamy jak na talerzu wszystkie te informacje, może nie wszystkie, ale bardzo dużo informacji po prostu możemy z tego kosmogramu odczytać, więc jakby dla mnie znajomość astrologii, wiecie, jeszcze teraz jak Pluton, on się co prawda jeszcze w tym roku cofnie, już wszedł w retro, wróci na chwilę do koziorożca, ale potem wróci z powrotem, wejdzie w ruch prosty i wróci do wodnika, to ten Pluton w wodniku bardzo mocno widzę, że jakby astrologia będzie miała szansę się spopularyzować, że być może na początku będzie w takiej trochę wypaczonej, gazetowej po prostu wersji, ale myślę, że możemy jakby, że czuję, że tu się kryje duża szansa na to, żeby astrologia po prostu się spopularyzowała, czy stała się takim narzędziem samopoznania, czy wspomagała ludzi, którzy pracują w zupełnie inny sposób, dając im po prostu
informacje. Ja zawsze mówię, że dla mnie kosmogram jest trochę tak, jakbym przyszła do lekarza już z wynikami badań. Że po prostu że nie muszę nawet iść do tego laboratorium po prostu, tylko przychodzę i tutaj to jest kwestia tylko wiedzy, jak odczytać te informacje po prostu z koropkopu, które w danym momencie potrzebujemy, czy one dotyczą naszych relacji, czy jakby miejsca zamieszkania, czy tego, w jaki sposób potrzebujemy organizować naszą przestrzeń do życia, czy naszych związków, kariery po prostu jakby przy relacji z przyjaciółmi, relacji z dziećmi. To są rzeczy wszystko, które można z horoskopu wyczytać. A oprócz tego oczywiście jeszcze można prognozować, tak? Można, jakby astrologia wyznacza też nam taką jakość czasu, która pokazuje, kiedy jest najlepszy czas na to, żeby na przykład rozwijać karierę, czy właśnie, nie wiem, przeprowadzać się, czy uczyć się czegoś, czy raczej właśnie, kiedy jesteśmy bardziej do wewnątrz i raczej to takie wychodzenie do świata jest dla nas dużo trudniejsze, bo my trochę jesteśmy jak taka gąsienica w kokonie, która się przepoczwara. Więc ja jestem po prostu zafascynowana astrologią, kocham ją bardzo, więc zachęcam do udziału i do zobaczenia na zajęciach. Aha, jeżeli ktoś po obejrzeniu tego filmiku jeszcze nie ma strony z informacjami o kursie, być może ją przygotuję i wrzucę wtedy link pod filmikiem. Natomiast osoby, które są chętne do udziału w zajęciach, zachęcam do kontaktu mailowego biuro@zdrowadusza.pisanerazem.com albo na, możecie mnie znaleźć też na Facebooku, mój fanpage nazywa się Lesia Jaworowska, myślnik Zdrowa Dusza i można też przez Messengera się ze mną skontaktować. Także do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce na zajęciach z astrologii.